Wideo recenzja filmu Late Night. Dzisiaj chciałem zwrócić Państwa uwagę na film pod tytułem Late Night. To jest film amerykański, który możemy oglądać za pomocą internetowej platformy Netflix. Wszystko jedno, z której strony, za pomocą aplikacji, czy za pomocą strony www. Wejdziemy na Netflixa, to zawsze zobaczymy tam film wyprodukowany w 2019 roku Late Night, którego największą atrakcją jest udział w roli głównej Emmy Thompson. Emma Thompson zresztą za rolę w filmie Late Night była nominowana do Złotego Globa. No, nie pierwszy raz była nominowana, nie pierwszy raz została doceniona i nie pierwszy raz jest główną atrakcją filmu, bo Emma Thompson to nie tylko wybitna aktorka angielska, ale to także bardzo inteligentna osoba, która ciekawie dobiera repertuar, ciekawie wybiera sobie rolę, ale także potrafi przekonująco zagrać osoby myślące. To nie jest wcale łatwe, szczególnie dla osoby, która by nie miała tych naturalnych dyspozycji. No więc Emma Thompson z całą pewnością je ma i potrafi to zrobić w sposób wyrafinowany. A cóż bardziej wyrafinowanego i jakież może być bardziej wyrafinowane zadanie, niż zagranie autorki, gwiazdy wieczornego talk show telewizyjnego w amerykańskiej telewizji, ale w wykonaniu Angielki, która została w Stanach Zjednoczonych gwiazdą, która została przyjęta, zaakceptowana i jest bardzo popularna, uchodzi za osobę wyrafinowaną, uchodzi za osobę niesłychanie ciętą, z ciętym językiem, uchodzi za osobę i słusznie bardzo złośliwą, no trochę taką, której się rozmówcy mogą bać, bo może powiedzieć coś tak mocnego i tak niespodziewanego, że osoba mniej nawykła do tego rodzaju pojedynków słownych po prostu może nie wiedzieć, co odpowiedzieć i wtedy wypada z reguły głupio. No więc Late Night. To jest, proszę Państwa, komedia. I to jest komedia, która zawiera w sobie wszystkie podpowiedzi i wszystkie sugestie współczesnego Hollywoodu, współczesnej kultury amerykańskiej. Tego, co byśmy nazwali poprawnością kulturalną we współczesnych Stanach Zjednoczonych. A więc mamy tutaj podupadający po latach sukcesów wieczorny, późnowieczorny program telewizyjny z trochę zapomnianą gwiazdą, której co prawda wszyscy się jeszcze boją i jeszcze jej czapkują, ale już przestają oglądać ten program. I powoli stacja telewizyjna, widząc spadającą oglądalność programu, przygotowuje się do tego, żeby ją wymienić na nowszy model, żeby poszukać kogoś, kto w tym paśmie programowym będzie w stanie przyciągnąć większą publiczność. No i pada na pewnego młodego i bardzo śmiałego obyczajowo człowieka, który z zawodowego punktu widzenia nie jest żadnym porównaniem z naszą gwiazdą. Ona się nazywa Catherine Newbury i Catherine jest oczywiście klasą sama dla siebie. On jej nie może zagrozić, no ale on jest młodszy, ale on jest nowocześniejszy, ale on jest mniej znany. On jest po prostu świeżym mięsem dla telewizji. Tylko, że taka osoba jak Catherine Newbury nie będzie łatwa w takiej sytuacji i nie będzie łatwo ją przekonać, żeby się poddała, bo ona się nie poddaje. Hurra, jakby powiedział, jakbyśmy usłyszeli w serialu o Katarzynie Wielkiej. Hurra! No więc tak, Catherine Newbury się nie poddaje i jej instynkt, który trochę przysnął, został obudzony, uruchomiony i zaczyna jej podpowiadać,
że powinna jednak coś zrobić nowego, że powinna trochę też się zmienić. Nie wierzyć tylko w to, że och, jestem świetna, nie muszę nic zmieniać, nie ma nikogo, kto mógłby się ze mną porównać. Może i w tej kategorii nie, ale może ktoś przyjść z innej kategorii, kto po prostu zwróci na siebie większą uwagę. A może po prostu trochę te kategorie rozszerzyć. I wtedy Catherine Newbery zaczyna rezygnować ze swoich dotychczasowych przeświadczeń. Pierwsze przeświadczenie było takie, że może pracować tylko z mężczyznami. Ona, kobieta. Coś mi to przypomina. Jak Margaret Thatcher tworzyła swój gabinet jako premier Wielkiej Brytanii, to zaprosiła do niego wyłącznie mężczyzn. I zdaje się, kiedy królowa angielska zapytała ją, dlaczego to zrobiła, to premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher powiedziała królowej Wielkiej Brytanii Elżbiecie II takie słowa, bo kobiety nie nadają się do rządzenia. Naprawdę, tak było. Więc Catherine Newbery jest nieodrodną uczennicą Margaret Thatcher. I ona też uważa, że kobiety się nie nadają do tego, żeby tworzyć błyskotliwe żarty, żeby pisać scenariusz dla niej, żeby układać nie tylko dowcipy, nie tylko powiedzonka, ale właściwie całą linię programową tego programu. Mamy redakcję, w niej samych białych mężczyzn, którzy świetnie się ze sobą czują, którzy od lat robią to, co robią i nie zauważają tego, że powoli się odklejają od rzeczywistości. Catherine Newbery to jest osoba, która pierwsza z nich wszystkich to zauważy po to, żeby się bronić przed wyrzuceniem. I doceni także, że pojawi się ktoś w tym zespole nowy. No bo pierwsza jej decyzja jest taka, skoro rzeczywiście może to nie było mądre, żeby tylko mężczyznami się otaczać, dobrze, niech będzie kobieta. A jeżeli się zgłasza dziewczyna, Molly Patel, która jest hinduską z pochodzenia, czyli jest nie tylko kobieta, ale jeszcze jest kolorowa, to jest świetny pomysł. Dobra, przyjmujemy ją. I do zespołu nagle dołącza, nie mająca żadnego doświadczenia telewizyjnego, Molly Patel, którą gra Mindy Kaling. Mindy Kaling jest ulubienicą teraz amerykańskiej publiczności. Jest hinduską o wielkim poczuciu humoru, troszkę taką puszystą, więc mamy kobietę, więc mamy hinduskę, mamy puszystą. Trzy powody do ewentualnej dyskryminacji i teraz przeciwko tej dyskryminacji za jednym zamachem nasza bohaterka może się wypowiedzieć. I oczywiście z pewnym politowaniem słuchają, co też ta dziewczyna ma do powiedzenia. Molly jest trzeźwo myśląca i trzeźwo rozsądkowa. Od czasu do czasu, nie znając się na tym całym biznesie, ale powie coś, co jest trafną obserwacją. A ponieważ ma poczucie humoru i ma dobry charakter, lubi ludzi, więc wprowadza do tego takiego trochę zgorzkniałego i kwaśno-gorzkiego, złośliwego towarzystwa, wprowadza nieznany element, nieznaną przyprawę. I ta przyprawa, dodana nawet w małej ilości do programu, okazuje się mieć znakomity wpływ na ten program. No i któż jak nie Catherine orientuje się pierwszy, że to jest dobry kierunek. I Molly trzeba po prostu wciągnąć głębiej, trzeba ją bardziej pokazać, trzeba bardziej skorzystać z jej podpowiedzi i uczyć się od Molly, jaki jest ten świat po kilkudziesięciu latach, który się zmienił. Co zrobić, żeby się dostroić znowu do tego świata? Co zrobić, żeby uchwycić ten dźwięk misy tybetańskiej, który jest w Molly? To znaczy taki uczciwy dźwięk oddający prawdę o świecie, w którym żyjemy. Skoro to powiedziałem, to ja, jak Catherine, słuchająca Molly, posłucham misy tybetańskiej i od razu da mi to przepustkę do tego, żeby zacząć oceniać film Late Night. Uwaga!
To jest ten właśnie świeży, prawdziwy dźwięk i teraz dostrajamy się do prawdziwego, takiego nieskłamanego i nie będącego w żadnych układach z nikim dźwięku. Po to, żeby powiedzieć, że oczywiście strategia Catherine jest bardzo słuszna, bo właśnie Molly jest jej szansą. Molly i to, co Molly ze sobą przynosi, to znaczy inny sposób patrzenia, taki bardziej nowoczesny, bardziej bezpośredni, bardziej nakierowany na ludzi, mniej popisujący się, bardziej zaglądający w oczy i robiący wszystko bez tego nadęcia, po prostu na luzie, ze świadomością także możliwości popełniania błędów i nawet upadków. Ale jeśli te błędy i upadki są robione na oczach publiczności i potem publiczność może oglądać, jak się upadający podnosi, to nie ma nic lepszego, nie ma lepszego pomysłu i lepszej strategii na telewizję. Więc notowania programu w filmie Late Night idą do góry. Catherine Newbery znów staje się gwiazdą i nawet chyba uda jej się dzięki temu ocalić swoje życie osobiste, o którym nie będę Państwu opowiadał, żeby nie zepsuć przyjemności oglądania filmu, ale które też jest zagrożone, bo jak wiadomo, nieszczęścia chodzą parami i jak się wali w pracy, to się wali też w domu. No ale pocieszające jest to, że jak się nam uda wybrnąć z kłopotów pracy, to może i uda nam się przy okazji wybrnąć z kłopotów w domu, a może do wybrnięcia z jednego i drugiego kłopotu potrzebny jest ten sam klucz. I o to samo chodzi, choć na dwóch różnych polach. Ten film nie jest, proszę Państwa, bardzo oryginalny. On jest, powiedziałbym nawet, dość schematyczny. To jest taką komedią obyczajową z paroma inteligentnymi zwrotami, wprowadzającą ten nowy element kolorowego pracownika, kobiety. No, wszystko zgodne z duchem czasu, ale podane niełopatologicznie, leciutko, z przymrużeniem oka, a Mindy Kaling jest rzeczywiście pełna wdzięku do zjedzenia. Można ją oglądać z uśmiechem i po prostu aż człowiek by się chciał z nią zaprzyjaźnić. No, oczywiście Emma Thompson też jest osobą, z którą bym się chciał zaprzyjaźnić, chociaż wiem, że musiałbym stanąć na paluszkach, żeby zwrócić na siebie jej uwagę. Ale byłoby o co walczyć. I nie tracę nadziei, że umiałbym to zrobić. Więc za ten film dałbym 6 punktów na 10. Ale ponieważ w głównej roli Emma Thompson nie zawodzi, a Emmę Thompson uwielbiam, więc dodaję temu filmowi punkt za Emmę Thompson i wychodzi 7 na 10. To jest moja ocena. A jeżeli Państwo jeszcze zostaną ze mną chwilę, to powiem tak wspomnienie opowiem Państwu. Takie wspomnienie z mojej pracy w telewizji, gdzie byłem w bardzo podobnej sytuacji. Nie, ja byłem w bardzo podobnych sytuacjach i to w obu rolach. I tego, który ma wymienić, i tego, którego wymieniono. Zaciekawiłem? To zostańcie Państwo jeszcze ze mną. Będzie najpierw mały gążek. Oj, chciałem gążek kubkiem zrobić, ale z kubka się napiję. A teraz wezmę misę. Będzie mały gążek, czyli cichutki. I jesteśmy w części premium. A w części premium przyznam, jak było. To była druga połowa lat 80., kiedy różne rzeczy starałem się robić w redakcji publicystyki kulturalnej w telewizji. To jest ta redakcja, która przez lata wydawała magazyn kulturalny Pegas, ale też wiele różnych innych programów, na przykład blok programów Tylko w niedzielę, który był raz w miesiącu i przez całą niedzielę program Dwójki wypełniały programy kulturalne. Dziś nie ma takiej redakcji, nie ma potrzeby mówienia o kulturze w telewizji. Więc niestety umarła publicystyka kulturalna i jeżeli nawet to, co ja teraz robię, czyli taka recenzja w formie gawędy,
której mógłby towarzyszyć pokaz filmu na przykład, zupełnie nie ma już racji bytu w żadnej telewizji. Natomiast na szczęście w internecie, na YouTube, o czym mnie Państwo przekonują, ma rację bytu i za to bardzo dziękuję. No, więc tak, to była druga połowa lat 80. I jako krytyk teatralny, pracujący wówczas w tygodniku Polityka, bo tam zaczynałem swoją pracę, przez kilka lat byłem, zgodnie z wykształceniem teatrologa, byłem krytykiem teatralnym w tygodniku Polityka i bardzo sobie ceniłem tę pracę, tym bardziej, że przy sąsiednim biurku siedział Zygmunt Kałużyński, więc miałem możliwość spotykania go codziennie. Przy kolejnym siedział Zdzisław Pietrasik. To była bardzo fajna, ciekawa redakcja i dobrze mi się tam pracowało. Tyle, że musiałem jeździć po całej Polsce, oglądać w kolejnych teatrach premiery, no i potem je recenzować, co po kilku latach okazało się kłopotliwe, no bo już poznałem właściwie wszystkich ludzi w teatrach polskich, poznałem reżyserów, poznałem aktorów. Zbyt często bywałem na przyjęciach popremierowych niezgodnie z przepisami. Pouczono mnie w szkole teatralnej, że jest taka zasada jeszcze przedwojenna, że krytycy filmowi czy teatralni nie powinni mieć prywatnych znajomości z aktorami, z reżyserami, z ludźmi kina, z ludźmi teatru, krótko mówiąc z tymi, których pracę oceniają. Powinni zaraz po spektaklu, zaraz po premierze filmowej uciekać, nie wypowiadać się nigdzie, biec do siebie do domu i pisać recenzje, dbając o to, żeby niczyja opinia ani ni związek emocjonalny z nikim nie wpłynął na obiektywizm tej recenzji. No więc niepomny tej zasady pozwoliłem sobie na to, żeby jeździć po Polsce i brać udział w takich przyjęciach popremierowych, poznać prywatnie i nawet zaprzyjaźnić się z wieloma osobami i to zaczęło mi bardzo, bardzo przeszkadzać, więc wkrótce, dzięki namowom Zygmunta Kałużyńskiego, powoli zacząłem się przestawiać z teatru na film, bo jak mówił Zygmunt Kałużyński, film to jest znacznie szersze okno. To nie jest te kilkaset osób, z którymi masz ciągle do czynienia w Polsce, to jest wiele tysięcy twórców z całego świata i tu nie musisz się bać o te uzależnienia, będziesz mógł zawsze pisać i mówić to, co myślisz. I miał rację Zygmunt Kałużyński. Więc w tamtym czasie bywałem też na różnych festiwalach filmowych, na festiwalach zagranicznych i w związku z tym właśnie zostałem zaproszony do telewizyjnego programu Ze sztuką na ty, który prowadził pewien mój kolega, który na co dzień pracował w radiu, w pierwszym programie Polskiego Radia, którego znałem i lubiłem. No i on zadzwonił, że zaprasza mnie do programu, żebym opowiedział o tym, co widziałem na festiwalu w Edynburgu, z którego właśnie wróciłem. Ten program Ze sztuką na ty trwał 45 minut i zwykle tam było troje, czworo gości, każdy z innej dziedziny sztuki było to łączone. Program był nadawany na żywo i tego dnia jakoś tak pechowo się zdarzyło, że inni goście zaproszeni do tego programu z różnych powodów nie mogli dotrzeć. Ktoś zachorował, ktoś nie dojechał do Warszawy, komuś się zmieniły plany i na cały program, wyobraźcie sobie Państwo, to jest program na żywo, zostałem tylko ja. W związku z tym Jurek musiał te 45 minut poświęcić rozmowie tylko ze mną. Starałem się, jak mogłem, uatrakcyjnić moją opowieść o Edynburgu, tym bardziej, że festiwal edynburski składa się z kilku elementów. Tam jest i festiwal filmowy, i teatralny, i muzyczny, i telewizyjny. Było o czym mówić, a ja wszędzie tam bywałem, więc miałem coś do powiedzenia. I opowiadałem, bardzo lubiłem telewizję zawsze, więc cieszyło mnie to i nawet się nie zorientowałem, kiedy minęło nam tych 45 minut. No i potem
Wszystko poszło dobrze. Widzowie też byli zadowoleni, a następnego dnia zadzwonił do mnie dyrektor dwójki, Zbigniew Napierała, i powiedział: panie Tomku, to było świetne. Pan świetnie wypadł w tym programie i mamy taki plan, uknuliśmy, żeby od następnego wydania to pan prowadził ten program. Więc moja radość była ogromna, bo oto pierwszy raz w życiu dostaję własny program autorski, który będę mógł prowadzić. Notabene redaktorką mojego programu była Nina Terentiew, więc we współpracy z Niną Terentiew będę prowadził program. To jest po prostu coś fascynującego, to jest niesamowita okazja. No a z drugiej strony Jurek, no mój kolega, głupia sytuacja wobec niego, nie wiem jak jemu to przedstawiono. Dzisiejsza prasa, tak zwana brukowa, dzisiejsze różne portale internetowe poświęcone wydarzeniom towarzyskim na pewno by napisały, że Tomasz Raczek wygryzł Jurka, specjalnie nie mówię jego nazwiska, żeby tutaj nie sprawiać mu przykrości. Krótko mówiąc, wyszłoby, że ja go wygryzłem, chociaż w tym mojej roli żadnej nie było. To znaczy, było to, że się zgodziłem. Ale to nie był ani mój pomysł, ani się nie starałem o to. To się stało niechcący. Ale kiedy dostałem tę propozycję, to się zgodziłem, bo po pierwsze wiedziałem, że to jest dla mnie szansa, a po drugie, co tu dużo mówić, nie udawajmy. Marzyłem zawsze, żeby pracować w telewizji i to była okazja, żeby zrobić krok naprzód. Zrobiłem. Zresztą wtedy, w tym 86 roku, kiedy zacząłem prowadzić program ze Sztuką na Ty, a latem poprowadziłem razem z Zygmuntem Kałużyńskim, tym razem z Grażyną Torbicką, festiwal piosenki w Sopocie, po raz pierwszy w nowej formule, no to wtedy naprawdę udało się parę kroków do przodu zrobić w rozpoznawalności telewizyjnej, nawet dostałem Wiktora wtedy dla osobowości telewizyjnej, więc to był dla mnie po prostu bardzo dobry rok, ale wobec Jurka czułem się cały czas nie fair. To nie był mój bliski przyjaciel, to nie był kolega, na którego ja bym wpadał codziennie. No ale mieliśmy wspólnych znajomych, ale od czasu do czasu gdzieś się widywaliśmy, a ja też nie miałem w sobie, nie wiem, czy odwagi, czy przekonania, że to powinienem zrobić, żeby zadzwonić do niego i porozmawiać i przeprosić. Ale to ze mną chodziło, bo cały czas myślałem, że to jest sprawa niezakończona i nie fair i ja muszę to z nim załatwić. I dopiero po paru latach okazało się, że spotkaliśmy się na festiwalu, na tym samym festiwalu. Poszliśmy do bufetu, w baru. I w barze napiliśmy się wódki. I Jurek mówi, no to pogadajmy. Ja mówię, no właśnie chciałem od dawna z tobą pogadać, czuję się głupio i nie fair. Ja już wtedy dawno nie prowadziłem tego programu, bo to minęło, ale czułem się głupio. Wiesz, ja na to nie miałem żadnego wpływu, no po prostu zadzwonił mi, zaproponował, bo ja właśnie nie wiedziałem, co zrobić. Ale z tego tak się cieszyłem, to była dla mnie szansa. A Jurek mówi, było mi strasznie głupio, ale potem pomyślałem sobie, że właściwie ty się do tego lepiej nadajesz niż ja. Bo wiesz, ja jestem radiowcem, ja się nigdy nie czułem dobrze w telewizji. Zawsze byłem skrępowany, zawsze wolałem, gdy to, co robię, sprowadza się do głosu. Więc to, że wróciłem tylko do radia, to nie było dla mnie żadnym problemem. No, ale tak się, jak mi było jakoś nieswojo. Ja mówię, no mnie też było nieswojo i bałem się tego, co powiesz chyba. A on mówi, no to ja cię rozumiem. Ale co, to zgoda? Ja mówię, no jeśli ty proponujesz, to ja się tym bardziej cieszę. Zgoda i wybaczamy sobie. Tak, i rzuciliśmy się sobie w ramiona i wypiliśmy jeszcze po jednej kolejce wódki. I to się jakoś przesunęło do spraw załatwionych. Ale to nie było wcale takie łatwe. Zmienianie kogoś, szczególnie jak ci mówię, jesteś lepszy od tej osoby, zdasz sobie lepiej radę. Powinieneś ty prowadzić, a nie ona, a nie on.
zawsze zostawia taki absmak. Po latach to mnie znowu dotknęło. Miałem jakiś program, który prowadziłem w telewizji Canal Plus i nagle dyrekcja mi zakomunikowała, że ten program będzie zdjęty z anteny, że przychodzi młoda dziennikarka, która poprowadzi nie ten program, ale inny, właściwie podobny, na tej samej formule oparty. Ale ja dostanę inny program, program codzienny Nul Par Ailleurs, czyli polską wersję francuskiego Nul Par Ailleurs, czyli nigdzie indziej. Zarobię więcej pieniędzy, no i mam wyzwanie w postaci zrobienia nowego programu. I zgodziłem się na to i z tą dziennikarką, która przyszła, zawsze byłem w miłych kontaktach. To była i jest Magda Mołek, którą serdecznie pozdrawiam. Teraz jesteśmy po tej samej stronie na YouTube. No a potem znowu mi się zdarzyło w innym programie filmowym, który prowadziłem w telewizji, i znowu to była taka sama sytuacja jak w Late Night, że nagle mi zaproponowano, żebym moim gościem była młoda dziennikarka. Potem się okazało, że chciano bardzo, żeby ta dziennikarka ze mną razem prowadziła ten program, a po roku współpracy uznano, że ona sobie da radę beze mnie. I w ten sposób właśnie nie udało mi się zrobić tego, co Catherine Newbery, czyli obronić się w tym programie, i z niego odszedłem. Tak to się dzieje. I wiedzą Państwo, co było mi głupio, było mi przykro i co mi dawało jakieś pocieszenie? To, że fortuna kołem się toczy i że należało mi się za to, co zrobiłem w programie ze sztuką na ty Jurkowi. I co prawda tam sobie wybaczyliśmy, ale karma pamiętała. I karma do mnie wróciła. I teraz dopiero uważam, że sprawa została załatwiona.